Gruchnęły wieści o siostrze Macieja Kurzajewskiego. Jest teraz w Izraelu. Cała prawda trafiła do mediów. Siostra Macieja Kurzajewskiego dzieli swoje życie między Polskę a Izrael. Ostatnie wydarzenia w tym kraju wywołały duży niepokój wśród jej fanów i przyjaciół, ponieważ jak się okazało, kobieta obecnie znajduje się na terenie zaatakowanego państwa. Siostra Macieja Kurzajewskiego mieszka w Izraelu. Siostra Macieja Kurzajewskiego, podobnie jak jej popularny brat, zdecydowała związać się zawodowo z mediami. Na co dzień prowadzi jednak znacznie inne życie niż dziennikarz sportowy i prowadzący Pytanie na śniadanie. Kobieta była dziennikarką i pisała między innymi dla tygodnika Wprost, a także pracowała w Telewizji Polskiej. Dziennikarstwo nie jest jednak jej jedynym zajęciem, Małgorzata Kurzajewska-Zarajna jest także przewodniczką wycieczek. Początkowo pracowała w Egipcie, ale podczas jednej z wizyt w Jerozolimie poznała swojego męża, który jest licencjonowanym izraelskim przewodnikiem. Od tej pory siostra partnera Kasi Cichopek dzieli swoje życie między rodzinną Polską, a krajem jej ukochanego. Siostra Macieja Kurzajewskiego poinformowała o swojej sytuacji. Małgorzata Kurzajewska-Zarajna wraz ze swoim mężem zdecydowała się na dzielenie swojego życia między Polskę i Izrael. W tym kraju spędzają znaczną część roku. Jak się okazało, są tam również i teraz. Nic więc dziwnego, że wszyscy jej fani i bliscy drżą z obawy o życie kobiety. W sobotę 7 października Izrael został zaatakowany przez Palestynę, a wystrzelone rakiety pozbawiły życia kilkudziesięciu cywili. Siostra Macieja Kurzajewskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że jest bezpieczna. Dziękujemy za te telefony i wyrazy jedności z nami. Jesteśmy ok. Fani drżą o życie siostry Macieja Kurzajewskiego. Pod postem, który pojawił się na profilu Małgorzaty Kurzajewskiej, natychmiast zaroiło się od reakcji oraz komentarzy internautów. Fani przesyłają swoje pozdrowienia oraz trzymają kciuki za bezpieczeństwo dziennikarki i jej rodziny. Wszyscy mają nadzieję, że siostra Macieja Kurzajewskiego i jej rodzina nie ucierpią w czasie trwającego ataku. Przypomnijmy, że wczoraj 7 października 2023 roku odbył się atak Palestyny na Izrael. Jest to największy atak na to państwo od ponad 50 lat. Z samego rana uzbrojeni żołnierze Hamasu wkroczyli do wielu izraelskich miejscowości. Obecnie wszystkie loty do Tel Awiwu zostały odwołane, a oficjalne oświadczenie wydała również mieszcząca się w tym kraju ambasada Rzeczypospolitej Polski. Izrael jest w stanie wojny. Dziś rano uzbrojeni terroryści Hamasu wtargnęli do izraelskich miejscowości i zaczęli atakować dom po domu. Niektóre ze scen są tak drastyczne, że nie będziemy ich udostępniać. Podejmiemy wszelkie środki, aby chronić naszych obywateli przed tymi, którzy próbują nas atakować.